W najbliższy czwartek odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Grudziądzki Salon Senatora. Tym razem do Grudziądza na zaproszenie senatora Michała Wojczaka przyjedzie Henryka Krzywonos, sygnetariuszka porozumień sierpniowych. W poprzednim spotkaniu w Grudziądzu uczestniczył marszałek senatu Bogdan Borusewicz. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17 w grudziąckim klubie Akcent. Grudziądzki Salon Senatora zgodnie z swoją zapowiedzią realizuje cykl spotkań. Tym razem pani Krzywonos przyjedzie do Grudziądza. Tak jest. Pani Henryka Krzywonos, znana myślę powszechnie, to ta osoba, która kiedyś w sierpniu 80 roku powiedziała, proszę Państwa, ten tramwaj dalej nie pojedzie. Rozpoczął się w ten sposób strajk komunikacji miejskiej, który dołączył się do strajkującej załogi Stoczni Gdańskiej i potoczyły się między innymi dzięki pani Krzywonos losy sierpnia w ten sposób, że nie został zakończony strajk stoczniowców, przekształcił się komitet w komitet międzyzakładowy, co było dalej pamiętamy. Ale pani Henryka Krzywonos nie tylko z tego okresu, kiedy uczestniczyła w strajku gdańskim, kiedy podpisywała porozumienia sierpniowe, jest znana, jest także znana ze swojej powszechnej, takiej dość aktywnej działalności społecznej. Kiedy zakończyła swoją działalność zawodową, zajęła się dziećmi, wychowywała w rodzinie zastępczej, później w rodzinnym domu dziecka 12 dzieci, jest aktywną działaczką Kongresu Kobiet Polskich, współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. Myślę, że jest to osoba, z którą warto bezpośrednio się spotkać, można zadać pytania, można podyskutować, porozmawiać. Warto zatem przyjść w czwartek do klubu Akcent na godzinę 17 na kolejne spotkanie Grudziąckiego Salonu Senatora. Serdecznie zapraszam.